W niedzielę 19 marca odbył się w Łukowie Biały Marsz dla Jana Pawła II. Jego uczestnicy wyszli z kościoła świętego brata Alberta. Przeszli przez miasto, wspólnie odmawiając różaniec. Święty Jan Paweł II uczył, że różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Papież często modlił się na różańcu i podkreślał, że różaniec jest jego umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną. Cudowną w swojej prostocie i cudowną w swojej głębi. W te same dziesiątki różańca w serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Powtarzając kolejne zdrowaś Maryjo, jak całkowicie oddany Maryi papież, zawierzajmy siebie tej, która uwierzyła słowu Boga i dzięki temu stała się naszą przewodniczką na drodze do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Zdrowaś pogrześ darym, różne zakusy duchów złych, i próżne ich zamiary, bronić będziemy Twoich rąk. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń had i ból, płynie hymn wspaniały, niech żyje Jezus Chrystus Król, koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, stać mi rów, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Biały Marsz dla Jana Pawła II zakończył się przed pomnikiem papieża. Byliśmy uczestnikami Białego Marszu. Na wzór marszu, który odbył się 7 kwietnia 2005 roku po śmierci papieża Jana Pawła II. To wtedy studenci zorganizowali marsz wdzięczności Ojcu Świętemu za jego 27-letni pontyfikat. Stąd też, jak widzicie Państwo, białe też szarfy, które wzięliśmy ze sobą. To jest oznaka zwycięstwa dobra nad złem. I wyrażamy swoją wdzięczność Ojcu Świętemu, że to nie był czas właśnie żalu, płaczu, tylko właśnie wdzięczności. Bardzo się cieszę, że tylu mieszkańców Łukowa oraz gminy wzięło udział we wspólnej modlitwie, wspólnym spotkaniu, czyli jak pokazuje, jak papież jest bardzo ważny w życiu naszego narodu, kościoła, no i nas. Cieszymy się, że było bardzo dużo ludzi, dużo uczestniczyło, dużo wojowników się zaangażowało w tą całą inicjatywę. Na pewno wyrazem poparcia Jana Pawła II, no i on w naszych sercach jest, gości w naszych sercach zawsze, w naszym życiu jest każdego dnia. On pokazywał nam, jak na różańcu się modlić, jak funkcjonować w naszym życiu. No i niech to przesłanie niesie się dalej, niech to przesłanie idzie na świat dalej do młodzieży, która dzisiaj wiadomo, że trudniej jest i bardziej zagubiona jest. My mamy świadczyć, my mamy i mężczyźni, i kobiety, i my
z tamtego pokolenia, mamy dawać świadectwo, świadectwo o prawdzie, jaka jest naprawdę, nie tym zakłamaniu, które gdzieś tam powstaje, ale Jan Paweł jest tego przykładem tej prawdy, tego czegoś niesamowitego, co w naszym duchu narodu utworzyło się wiele lat temu na tych wszystkich spotkaniach, gdzie na Jana Pawła II spotkania przyjeżdżało nawet milion osób. No i tego sobie życzymy, żeby takie spotkania kiedyś w przyszłości też były religijne, chrześcijańskie, żeby ten duch wiary poszedł do przodu w kierunku takiej dobroci, tak jak kiedyś to było. Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za przepiękny marsz w obronie Ojca Świętego, który jest naszą opoką, naszą nadzieją i naszą przyszłością. Żeby nikt nie zapomniał, jak ważną osobą był dla nas, a w tej chwili chyba niektórzy zapomnieli to wszystko, zatracając się w pędzie.